Zwykły, niezwykły dom. Smutki, radości tam są. Kochają się, bo tak chcą. To mój dom. Zwykły, niezwykły dom. Smutki, radości tam są. Kochają się, bo tak chcą. To mój dom. Dzisiaj w troszeczkę innej formie i razem wspólnie rozpoczniemy nową serię pod tytułem Zwykły, niezwykły dom. A więc z serii pod tytułem Eklezja, czyli wspólnota, zgromadzenie, przechodzimy do serii Oikos, czyli dom. Rozmawiać będziemy w tej serii właśnie o naszych najbliższych relacjach w rodzinie. I cieszymy się, że to my razem możemy zacząć, bo nasz dom, pewnie tak jak i wasz, jest trochę zwykły, a trochę niezwykły. Ale niezależnie od tego, jaki on jest, tak naprawdę każdy z nas marzy o szczęśliwym domu. Ale nie każdy wie, jak te marzenia zrealizować i jak ten dom budować. Zwłaszcza, że różnimy się od siebie. Pochodzimy z różnych rodzin, mamy różne doświadczenia, które wnosimy ze sobą do naszych relacji małżeńskich, a to właśnie od tych relacji małżeńskich chcielibyśmy dzisiaj rozpocząć i o tych relacjach porozmawiać. Co więc zrobić, żeby mieć taki zwykły, niezwykły dom, pomimo naszych braków, naszych niedoskonałości? Może myślisz sobie teraz, że te pytania wcale cię nie dotyczą, bo być może jeszcze nie jesteś w żadnej relacji małżeńskiej, a może tak się stało w twoim życiu, że już w niej nie jesteś i myślisz sobie, że w takim razie to dzisiaj to nie dla mnie. Jednak chcę ci powiedzieć, że nieważne na jakim etapie w życiu jesteś, na pewno masz wokół siebie inne małżeństwa, masz wokół siebie inne pary, masz przyjaciół, masz rodzinę, dla których możesz być wsparciem, możesz być dobrym głosem w ich życiu. Niekoniecznie jako ekspert, ale jako ktoś, kto jest blisko, komu zależy, kto zachęca, motywuje i kto kieruje w dobrą stronę. Jesteśmy małżeństwem od prawie 10 lat. Już za kilka dni będziemy świętować naszą okrągłą rocznicę. Od 6 lat też jesteśmy rodzicami Jonatana i powiedzieliśmy na początku, że każdy z nas wnosi coś innego do małżeństwa, bo pochodzimy z różnych domów. Różnimy się od siebie i mamy też inną historię i doświadczenia. Ja wychowałam się w zwykłej, tradycyjnej polskiej rodzinie, gdzie Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu. Mając 16 lat, pojechałam do Zakościela na obóz koszykarski i tam, grając w koszykówkę, podjęłam też decyzję o tym, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca i zostać Jego naśladowcą. Poznałam też wiele wspaniałych, wierzących ludzi, którzy zdecydowanie różnili się od innych osób, które dotychczas znałam. Byli to ludzie, którzy otwarcie mówili w to, co wierzą. Mówili też, jak ważne są relacje z innymi i że warto nad nimi pracować. Zapragnęłam również ja tak żyć, pielęgnować relacje z Bogiem, ale też z ludźmi, którzy żyli wokół mnie, z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, z ludźmi, których poznałam w społeczności chrześcijańskiej Tomy. I niedługo po tym moi rodzice wspomnieli, że chcą się rozwieść. Ich relacja od dawna nie była najlepsza, ale mimo wszystko było to dla mnie szokujące, że zdecydowali się rozejść. Pamiętam, że wtedy właśnie zdecydowałam, że
chciałabym, żeby moje małżeństwo, moja relacja małżeńska w przyszłym, dorosłym życiu wyglądała nieco inaczej i żeby mój przyszły dom też wyglądał inaczej. I nie musiałam długo czekać na spełnienie swoich marzeń, bo niedługo po tym spotkałam miłość mojego życia. A ja wychowałem się w domu, w rodzinie, gdzie Bóg od pokoleń był na pierwszym miejscu. Jestem czwartym pokoleniem ewangelicznie prawdziwie wierzących ludzi. Moi rodzice byli i są zaangażowani w służbę w kościele. W kościele, do którego od najmłodszych lat mnie zabierali, czasami czy tego chciałem, czy nie chciałem. Mój rodzinny dom był pełen miłości, zrozumienia i szacunku. Patrząc na moich rodziców, widziałem dwoje nieidealnych, ale na pewno kochających się ludzi. Prawdziwych i takich, którzy idą przez życie razem. Nieraz widziałem, jak się kłócą, ale też widziałem, jak rozwiązują problemy, jak się modlą o mnie i o moich braci. To dzięki nim wiedziałem, że kiedyś w przyszłości chcę stworzyć dom podobny do tego, w którym sam się wychowałem. Ale ja, w przeciwieństwie do Marysi, musiałem poczekać na to troszkę dłużej niż ona, ale w końcu również spotkałem miłość mojego życia. Znaliśmy się z Szymonem już od jakiegoś czasu, ponieważ razem byliśmy stażystami w Fundacji PREM, ale nie rozmawialiśmy ze sobą za często, mimo że mieliśmy wspólne grono znajomych. Wręcz muszę przyznać, że Szymon troszeczkę mnie irytował, bo miałam wrażenie, że po prostu mnie ignoruje. Nie będę wam dzisiaj opowiadał całej tej historii ze szczegółami, ale był taki jeden moment, gdy podczas warsztatów dla młodzieży ze szkoły specjalnej w Tomaszowie, które prowadziliśmy wraz z grupą Flow, był taki jeden moment, kiedy nagle mnie olśniło. To był może nawet bardziej jakiś piorun z nieba. Kiedy robiłem zdjęcia na tej sali gimnastycznej podczas warsztatów, nagle spojrzałem i zobaczyłem Marysię, którą przecież znałem od lat, ale tym razem spojrzałem na nią zupełnie inaczej. I tak przez chwilę stałem trochę oszołomiony, zastanawiając się, czemu do tej pory nie spojrzałem na nią właśnie w taki sposób, czemu nawet nie próbowałem z nią porozmawiać. Żeby zapamiętać ten moment w swoim życiu, moment, od którego tak naprawdę Marysia zaczęła mi się podobać, podniosłem aparat i zrobiłem zdjęcie, które mam nadzieję, że możecie zobaczyć zaraz za mną. To jest właśnie ten moment, w którym wszystko się zaczęło. Ale jak już Marysia powiedziała, ona w tamtym czasie za mną nie przepadała, więc wyobraźcie sobie, jak trudne zadanie było przede mną. I tak od prawdziwej przyjaźni zrodziło się uczucie między nami. Zakochałam się w Szymonie i szybko zaczęliśmy się spotykać. Może nie tak szybko, ale ja się nie poddawałem. I tak dwoje zakochanych w sobie ludzi pochodzących z różnych kontekstów, z różnych domów, z zupełnie innym bagażem doświadczeń, z różnym charakterem i temperamentem postanowiło wziąć ze sobą ślub i rozpocząć budowanie własnego domu. Po ślubie wspólne życie pokazało nam, że w rzeczywistości czasami jest inaczej niż w naszych marzeniach czy wyobrażeniach. Dwoje młodych ludzi ze swoimi wadami i oczekiwaniami rozpoczęło swoją podróż przez życie zwane małżeństwem. Dlatego w tym małżeństwie dosyć szybko zacząłem zadawać sobie pytania. Pytania, jak się nie pogubić w tym życiu, w tym wspólnym życiu, gdzieś pomiędzy tymi marzeniami, oczekiwaniami, które mieliśmy, a z trzeciej strony rzeczywistością. Okazuje się, że miłość ma więcej wspólnego
z naszymi codziennymi wyborami niż z uczuciami, które po prostu są zmienne. Uczucia są bardzo ważne, ale nie można tylko na nich budować swojego małżeństwa. Wiemy, że nie jest łatwo zbudować idealny związek w tym nieidealnym świecie, nieidealnym, grzesznym świecie. Nie jest łatwo zbudować dobre małżeństwo, gdy budują je ludzie, którzy właśnie nie są idealni, którzy z natury są źli i skorzy do grzechu. Wielu z nas wychowało się w domach dalekich od ideału, gdzie nie nauczyliśmy się, jak być dobrymi mężami, żonami, ojcami czy matkami. Tak naprawdę dla wszystkich czasem małżeństwo i zdrowy dom jest jak ziemia obiecana, ale i często jak ziemia nieznana, w której nie wiesz, jak się poruszać, bo wszystko jest nowe, obce i czasami po prostu dziwne. I jeśli jesteście już w związku małżeńskim od jakiegoś czasu, to dobrze wiecie, że wspólne podróżowanie przez życie nie jest łatwe, a obok tych wszystkich pięknych i wzniosłych chwil jest też wiele łez i trudności, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Musiały też o tym wiedzieć wierzące małżeństwa żyjące w Kolosach, do których Paweł skierował swój list. A w tym liście zawarł krótką, ale treściwą radę. Pytanie jednak, co z tą radą zrobić, bo wydaje się przynajmniej dziwna i taka niedzisiejsza. W tym liście do Kolosan w 3 rozdziale w 18-19 wersecie czytamy: żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Słowo ulegać od zawsze budziło we mnie jakieś takie złe skojarzenia. No, to takie brzydkie słowo, którego za wszelką cenę chcemy w dzisiejszych czasach unikać. Bycie uległym nie brzmi dobrze w naszej kulturze, gdzie za wszelką cenę kobiety chcą dorównać mężczyznom pod każdym względem, a mężczyźni coraz częściej uciekają od odpowiedzialności. Pojawia się pewien zgrzyt również w środowiskach chrześcijańskich. Nie jest to wcale tak oczywiste, jak kiedyś w kulturze, w której wychowywał się Chrystus. A my, panowie, czy w takim razie jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji? Czy to jasna wskazówka, że to my rządzimy w rodzinie? Skoro żony mają być nam uległe, to wydaje się, że kochanie ich, które jest naszą odpowiedzialnością, nie powinno być stosunkowo trudne. Wystarczy do tego trochę przypilnować to, w jaki sposób się do siebie odnosimy i zwracamy, tak żeby było częściej słodko niż gorzko. Jednak czy rzeczywiście tak jest? Czy tego właśnie nauczał Paweł? Żeby lepiej zrozumieć przesłanie Pawła i to, co chce nam przekazać, warto jest zajrzeć do innego listu tego autora. Dlatego, że Paweł w swoich licznych listach do innych wspólnot chrześcijańskich wielokrotnie porusza właśnie ten temat. Temat praktyk codziennego życia w rodzinie i tych rodzinnych relacji. I tak do wspólnoty wierzących ludzi w Efezie pisze, jak to, co uczynił Jezus, powinno przekładać się na nasze codzienne życie w kontekście relacji małżeńskich i też bardziej rozwija tę kwestię właśnie uległości, która może wydawać nam się dziś kontrowersyjna i trudna. I w tym liście do Efezjan w 5 rozdziale w 21 wersecie czytamy: bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Okazuje się, że uległość nie dotyczy jednak tylko kobiet. Jestem osobą, która od dziecka wyznawała zasadę, że da sobie radę, mam moc sprawczą i wiem, jak żyć. Zawsze miałam swoje zdanie, nawet gdy większość miała inne, to nie przerażało mnie to zbytnio. Gdy spotkałam Szymona i wiedziałam już, że będzie on moim mężem, to odkryłam, że znalazłam faceta, który też ma swoje zdanie i też wie, czego chce. I jak się możecie domyślić, to powodowało pewne tarcia
jeśli chodzi właśnie o uległość. Jednak warto według mnie wyjść poza pewną dosłowność tego stwierdzenia. Bo czym tak naprawdę jest uległość? Czy to jest to samo, co niewolnicza służalczość? Gdy przyjrzymy się temu fragmentowi, to tak naprawdę już pierwsze zdanie może rozwiać i rozwiewa nasze wątpliwości. Ulegli z szacunku dla Chrystusa. Jasno wynika z tego, że uległość jest czymś dobrym, co wskazuje na Chrystusa, co sprawia, że nawet gdy nam się do końca nie chce, to będąc Jego naśladowcami, robimy to dla Niego. I oczywiście można powiedzieć, no tak, fajnie. Jak to zrobić, jak nie mamy do tego do końca, nie jesteśmy co do tego do końca przekonani. I czasem w życiu jest tak, że nam się nie chce, a wiemy, że coś jest dobre, korzystne i właściwe i robimy to mimo wszystko, tak jak nie jesteśmy co do tego, nawet jak nie jesteśmy co do tego w 100% przekonani. I w małżeństwie robimy pewne rzeczy, nawet jak nam się nie chce, bo zależy nam na relacji z drugą osobą, z którą chcemy spędzić całe życie. I nie przypominam sobie momentu w naszym życiu, gdy ktoś z nas próbował nagiąć tę zasadę wzajemnej uległości do swoich celów. Nawet gdy było trudno zgodzić się do pewnych drobnych kwestii, to ogólny obraz w naszej głowie był wspólny. I uległość była zawsze służeniem sobie nawzajem, a nie próbą sił i podporządkowania sobie siebie wzajemnie. I dość wcześniej udało nam się zrozumieć, że nasze małżeńskie role są zupełnie inne, ale nie ma lepszych i gorszych ról. Uleganie natomiast ma nieco inne znaczenie dla mnie, a zupełnie inne dla mojego męża. I żeby pomóc nam lepiej to zrozumieć, na czym wzajemne uleganie właśnie polega, apostoł Paweł zwraca się najpierw do kobiet. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. I gdy czytam ten fragment, to od razu znowu zapala mi się ta czerwona lampka na we wszystkim. No jak to we wszystkim? To znaczy, że jak mam to rozumieć? Czy to oznacza, że Szymon ma mi teraz rozkazywać i mówić co i kiedy i jak mam robić, a czego mam nie robić? Od razu jest we mnie jakieś takie niezrozumienie. Ale myślę, że porównanie do Chrystusa i do Kościoła jest bardzo cenne i potrzebne każdej kobiecie. Mężczyźni odbierają świat i relacje międzyludzkie przez pryzmat szacunku. I to jest sedno naszego ulegania. Jeśli szanuję mojego męża, to daję mu prawo do bycia szanowanym, a tym samym sprawiam, że on czuje się ze mną dobrze. Tu nie ma miejsca na umniejszanie osiągnięć, na wytykanie, czego nie potrafi zrobić w domu, na porównywanie go do innych facetów, na ośmieszanie w towarzystwie czy zwracanie uwagi przy innych. Lista tego, co my, kobiety, potrafimy zrobić, żeby nasz mąż poczuł się mało ważny, jest bardzo, bardzo długa. A wszystko sprowadza się do braku szacunku. I okazywanie szacunku wymaga tak naprawdę ode mnie ciągłej czujności i uważności. I nie dlatego, że taki trudny mąż mi się trafił. Chcesz trochę to prawda. To bardziej chodzi o to, że muszę cały czas pamiętać, że to jest dla niego ważne, że w taki właśnie sposób okazuje swoją uległość. I gdy razem z Szymonem podjęliśmy decyzję o wspólnym życiu, to od razu mieliśmy kilka takich zasad i postanowień, które przewijały się przez nasze życie. Ale myślę, że ta jedna jest kluczowa i wielokrotnie konfrontowała nas ona w takich trudnych sytuacjach, ale też pomagała nam bardzo przez nie przejść. I choć w codziennym... A ta zasada brzmi: chcę dla ciebie lepiej niż dla siebie samej, siebie samego. I choć w codziennym życiu czasami ciężko jest nam o niej od razu pamiętać, to jednak gdy przychodzą momenty, w których naprawdę muszę wybrać, czy za wszelką cenę chcę samemu zadbać o swoje dobro kosztem Szymona,
mogę ze spokojem zatroszczyć się najpierw o Jego dobro, bo mam tę pewność, że On również będzie chciał tego przede wszystkim, że On będzie chciał przede wszystkim zatroszczyć się o mnie. I choć to nie jest łatwa zasada do przestrzegania, to jednak oboje chcemy się trzymać tej zasady, ponieważ ona jest gwarantem tego, że chcemy lepiej dla tej drugiej osoby i wiemy, że nikt tutaj nie będzie na przegranej pozycji. Niektórzy z Was wiedzą, że oboje bardzo lubimy rywalizować i lubimy też współzawodnictwo, więc czasem wychodzi na to, że chcemy się prześcigać w tym szczytnym celu bycia dla siebie lepszymi. I staram się doceniać wszystko, co Szymon robi dla mnie i dla naszej rodziny, mówiąc mu o tym. Bo takie rzeczy powodują, że mężczyzna czuje się szanowany. I cały czas chcę pamiętać, że to właśnie moja uległość sprawia, że Szymonowi chce się być uległym wobec mnie. Mimo, że na co dzień potrzebujemy zupełnie czegoś innego od siebie nawzajem. Dzisiaj wiem, że każda ze stron ma swoje zadania do wykonania. Dlatego apostoł Paweł w tym liście do Efezjan dalej pisze, tym razem zwraca się do mężczyzn, do mężów i mówi o ich zadaniu. I czytamy tam tak. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Wyrazem miłości kobiety do mężczyzny jest ta uległość, o której mówiła Marysia, rozumiana jako okazywanie szacunku. Wyrazem miłości mężczyzny wobec kobiety jest uległość rozumiana jako poświęcenie i to bezwarunkowe. My mężczyźni rozumiemy szacunek, ale dużo trudniej przychodzi jest nam kochać tak jak Chrystus ukochał swój Kościół. Czyli jak? Czyli oddając za Niego swoje życie. Taka miłość to miłość, która się poświęca, która kocha pomimo, która potrafi otoczyć ramieniem, podnieść i odpuścić, nie dochodzić swoich racji. Teologowie dyskutują nad tym, co tak naprawdę znaczy być głową kobiety. Na ile jest to wezwanie do przywództwa w rodzinie, a na ile świadomość tego, że mężczyzna został stworzony jako pierwszy, a potem kobieta, ale oboje są równi. I każdy z nas ma ten sam decydujący głos w naszym małżeństwie. Myślę, że prawdziwy dylemat tego wynika tu z zadania niewłaściwego pytania, bo kiedy pytamy o to, jak rządzić albo kto rządzi, a nie jak sobie służyć nawzajem, uzyskujemy zupełnie inne odpowiedzi. Kiedy zaś pytamy, jak mogę ci usłużyć, wtedy kwestia brania na siebie odpowiedzialności przez mężczyznę i gotowość do oddania swojego życia za żonę w każdym najdrobniejszym aspekcie naszego wspólnego życia wygląda zupełnie inaczej niż to pragnienie dominacji. W naszym małżeństwie Szymon na różne sposoby okazuje mi miłość. Troszczy się o wiele spraw, o których ja nawet nie chcę myśleć, takich jak pilnowanie naszych finansów czy płacenie rachunków na czas. Robi mi też kawę z rana i robi zakupy i wychodzi z psem wieczorem, kiedy ja już na to nie mam siły. I Szymon wie, że potrzebuje czasu tylko dla siebie i od kiedy Joni się urodził, to dzięki niemu zawsze mogłam znaleźć chwilę właśnie dla siebie, żeby przestać choć na trochę myśleć o obowiązkach czy o jakichś takich codziennych sprawach. I kiedy zdecydowałam się też przygotowywać do zawodów triatlonowych, to Szymon jako pierwszy był moim kibicem, dopingował i wspierał mnie najmocniej jak tylko mógł. Zawsze gotowy do pomocy.
I staramy się dużo rozmawiać. Ja ciągle uczę się, czego potrzebuję i nie zakładam, że Szymon będzie zgadywał, co to tak właściwie jest, co ja mam w moich myślach. Szymon uczy się uważności na mnie, wie, że czasem musi dopytać mnie o to, jak się czuję, albo poczekać dłużej na odpowiedź. Słucha mnie uważnie. I rozmawiamy też o głupotach i zwykłych, codziennych rzeczach. Bo życie składa się właśnie z takich małych, drobnych chwil. A czasem pokazanie komuś, że się go kocha, nie musi być wcale tak bardzo wyszukane. Ale żeby to wzajemne uleganie sobie mogło mieć miejsce, musi wydarzyć się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Najlepiej, zanim mężczyzna i kobieta staną się mężem i żoną. Dlatego apostoł Paweł dalej pisze takie słowa. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę. Połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Jednym z problemów, z którym mierzą się małżeństwa, jest właśnie fakt, że albo jedno z nich, albo czasami oboje, nigdy tak naprawdę nie opuścili swoich rodziców, nawet jeśli fizycznie wyprowadzili się z domu od nich. Dlatego zawsze poruszamy ten temat i rozmawiamy o tym podczas spotkań przedmałżeńskich, które prowadzimy z przyszłymi małżonkami. Bo to często są pozornie niewinne i małe rzeczy. Codzienne telefony do mamusi, zajeżdżanie na obiadek do rodziców po drodze z pracy. Tylko problem polega na tym, że te czasem niewinne rzeczy przeradzają się w podejmowanie decyzji podczas dotyczących naszej rodziny, gdzie to rodzice mają ostatnie słowo, a nie my. Czy finansowe uzależnienie się od nich, czy ingerencja w wychowanie wnuków. Oczywiście nie ma nic złego w kontakcie z rodzicami, a nawet w przyjmowaniu ich dobrych rad, dopóki nie zaburza to funkcjonowania naszego małżeństwa. A dzieje się tak, kiedy to, co na dany temat myślą nasi rodzice, jest ważniejsze od tego, co na ten temat myśli mąż lub moja żona. Wtedy na pytanie, kto komu jest uległy, odpowiedź brzmi, jesteśmy uległi rodzicom. Oboje byliśmy bardzo związani z naszymi rodzicami, ale myślę, że od początku naszego małżeństwa udało nam się nakreślić jasne zasady naszego wspólnego funkcjonowania. Dziś oboje, ja i Szymon, mamy bardzo dobre relacje z naszymi rodzicami, ale dlatego, że żyjemy swoim życiem, w którym oni nam towarzyszą, oni nas wspierają, ale nie grają pierwszoplanowych ról. I to jest właśnie zdrowe. Każdy z nas marzy o szczęśliwej rodzinie, ale też nikt z nas nie jest idealny. I wszyscy po drodze robimy wiele błędów. My zrobiliśmy ich naprawdę, naprawdę sporo. Jednak niezależnie od stażu małżeńskiego, zawsze jest dobry czas na robienie właściwych rzeczy, które pomagają w budowaniu szczęśliwego małżeństwa. A musimy pamiętać, że Bóg staje po stronie tych, którzy nie tylko o tym szczęśliwym małżeństwie marzą, ale też robią wszystko, żeby ich małżeństwo właśnie takim było. Niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu się znajdujesz i jaka jest twoja rola w twoim domu, w rodzinie mamy być równi i jesteśmy wezwani do tego, by być uległymi sobie nawzajem ze względu na Chrystusa. On powinien być na pierwszym miejscu w naszym domu, a wtedy zdecydowanie ten nasz zwykły dom staje się niezwykły ze względu na Niego. A my dzięki temu potrafimy służyć sobie nawzajem. Bo kiedy wzajemnie sobie ulegamy w miłości, nie jest już ważne, kto rządzi,
ale ważne jest, kto komu służy z szacunku dla Chrystusa. Amen.